Julia wiedziała, że jest mądra. Była ona jedną z tych bystrych dziewczynek, które dość wcześnie odkrywają, że rodzice to nie istoty wszechwiedzące i posiadające supermoce. Pierwszy raz zdała sobie z tego sprawę, kiedy się przestraszyła. Usłyszała dziwne dźwięki w swoim pokoju. Dochodziły one spod łóżka lub z szafy. Julia wybiegła na korytarz, cała zapłakana. Mamo, tato, krzyczała. Co się stało, kochanie? Zapytali zaniepokojeni rodzice. Słyszałam potwora, wydukała przez łzy. Oczekiwała, że rodzice pocieszą ją, albo tylko przewrócą oczami, albo nawet się zdenerwują. Zamiast tego wystrzelili jak z procy i pobiegli do jej pokoju. Sprawdzali pod łóżkiem, dokładnie przeglądnęli szafę. Sprawdzili, czy okna są pozamykane. Przetrząsnęli cały pokój, milimetr po milimetrze. Julia szybko zrozumiała, co się dzieje. Wiedziała, że przeczytali o tym w jakimś poradniku, o tym, jak wychowywać dzieci. Poprzez potraktowanie jej strachu poważnie, mieli pokazać oni swojej małej dziewczynce, że jest bezpieczna i kochana. Ale dla Julii była to lekcja, która nauczyła ją, jak wielką moc posiada. Budzenie rodziców stało się conocnym rytuałem. Krzyczała i płakała, a oni biegli do jej pokoju. Julia okrywała swój uśmieszek za łzami, udając, jak bardzo się boi. A rodzice nigdy się nie skarżyli i nie mieli do niej pretensji. Jednej nocy dziewczynka nie mogła już dłużej znieść tej zabawy. Wybuchnęła śmiechem, kiedy ojciec schylił się i zaczął sprawdzać kontakty przy podłodze. Tak, jakby potwór mógł przez nie przejść. Co cię tak bawi? Zapytał, wstając i masując obolałe plecy. Wy, odrzekła rozbawiona córka. Wy zawsze mi wierzycie. Ojciec nie zezłościł się, tylko spojrzał na mamę. Raz, powiedział szeptem. Tylko raz nie uwierzyliśmy twojemu bratu. Julia, jedynaczka, jak do tej pory myślała, nie spała dobrze tej nocy.